Hejka, witajcie na moim kanale Netixesy. Co dzisiaj kolejny odcinek, taki jak widać na komputerze. Znowuż będą zadania fabularne. Niestety też bez intra, chciałam zrobić to, co jeszcze odpadasz, ale postanowiłam, aby to zrobić na przykład jutro albo w inny dzień tygodnia, bo dzisiaj po prostu mam ochotę bardziej tak zrobić. I sorry za taki głos, bo chyba to słychać. To na 100% to słychać. Trochę ogólnie mam taką chrypę od wczoraj. Dzisiaj mam szkołę na 13, przez to mi jest łatwiej trochę nagrywać. I jak? W ogóle tutaj ekstremistówka. I można sobie galopować po wodzie. To jest ekstra miejsce. Mi się bardzo to miejsce podoba. Na szczęście moja siostra już sobie pojechała. Więc mam spokój jakby. Tak jakby mam spokój. No i mogę sobie tutaj biegać. Więc bardzo fajne miejsce to jest. To jest taka mała wysepka, tak jakby. Tam była jeszcze jakaś ścieżka, muszę ją zobaczyć. Jestem jej mega ciekawa. Ogólnie, że ja się nauczyłam nagrywać z ekranu komputera, to po prostu dzięki jednej stronce internetowej. No, dlaczego to mnie nigdy nie chce wywalić w normalne miejsce? Poszło? Udało się, tylko ja tam teraz wjadę, jej! No. Ogólnie tak naprawdę to tylko połowa moich widzów wie, że... wie, że ja ogólnie jeżdżę, ale nie mogę właściwie teraz... Nie wiem, tutaj się za dużo na ten temat wypowiadać. Połowa moich widzów wie, tak naprawdę powinniście też obejrzeć poprzedni odcinek, to tam jakbyście słuchali, to by było słychać, o co chodzi. Bo tam ja mówiłam o tym, co się stało, ale nie chcę się za bardzo na ten temat rozgadywać. No wiadomo, to nie jest tak łatwo. No szybciej, ludziu, gadaj. Teraz gdzie jechać? Jadę na to przez... Ej, jadę na wybrzeże Stracha na Wróble. Jej. Mam całą odblokowaną Dolinę Złotych Wzgórz nareszcie. Ogólnie ja odblokowywałam to dawno. Tak samo Mistfall mam odblokowane. Jeszcze nie mam dzikiego rasu i tak dalej. A więc już ja mam prawie całe Jorvik odblokowane, plus jeszcze oczywiście Epony i Nowej Grani, chociaż mam to na podwózce. Ponieważ robiłam kiedyś baga i przez to mogę tam konia kupować. Sorry, że są teraz takie lagi. Słychać to w sumie, że są lagi, przez to mam lagi, ponieważ... nie mam aplikacji do nagrywania przez komputer, tylko ja to robię przez Widowisa. I teraz jak? Jak? Co? Ej, gra mi się cała zbagowała. Co jest? Ej, help! Help me! Już nie wiem, co robić. Przecież ja się tam nie dostanę. Help me. Nie wiem, co teraz zrobić, bo ja się tam nie mam jak dostać. Więc ja już nie wiem. Może, że to nie jest wybrzeże Stracha. Ja tam dam radę się dostać, ej! To jest miejsce, do którego powinnam dać radę się dostać. Bo to jest na plaży,
Ej, rozkmina ekstra. No fajnie, fajnie. O, to jest tutaj gdzieś. A ja już wiem, co to za zadanie durne. O nie, tylko nie to. Ja tego zadania nienawidzę. Chyba będzie takie zadanie, że trzeba będzie z nim porozmawiać, no i wydawać potrzebne informacje, a on mi raczej tego nie da. O nie. Najgorzej. O nie. Serio? Serio? Musiało to być. Przestań, koniu, się tak mi bagować, proszę. Ja chcę skończyć to durne zadanie. Nienawidzę tego typu zadań. Z tymi robami, bobami. No. Będę zaraz włączyła na chwilę mikrofon, to przez to, że moja mama wybije. Nie dam rady dodać napisu, a więc jak będzie, jak nie będzie mi przez chwilę słuchać, to właśnie przez to. Dostałam coś? Aha, okej, okay, bałem się. Nożycze do cięcia drutu. Bardzo ciekawa rzecz. No bardzo, bardzo ciekawe. No wieki. Czemu tam jest zielony wykrzyknik? Ej, to jest mała gulaga w sumie. Jak to tam tutaj jest zielony wykrzyknik? Jak? Co? Nie ogarniam tej gry w sumie. To co tutaj robi znowu zielony wykrzyknik? No Boże Święty. Ja tylko nienawidzę, że zawsze się topię tutaj. Ale zawsze tylko tutaj się topię. Okej, okay, ja i tak jadę tam wyjąć drut i sobie odblokować. No fajnie, że sobie dzisiaj nagrywam taki odcinek, bo w sumie nie mam pomysłu i dlatego sobie właśnie tak nagrywam. Jak widzicie, znowu na moim waliczyku, bo ten koń to jest mój ulubiony. Tak w ogóle jest to waliczek z takim pysiem pięknym. Wiedziałam, no jak zwykle. Waliczek ogólnie ma piękne pysio. I czemu kary? Ponieważ on mi się najbardziej podobał. Moja jedna koleżanka twierdzi, że od niej ściągnęłam, ale to nieprawda. Postaram się dzisiaj dla was jak najdłuższy filmik zrobić. Ponieważ chcę wam trochę dłuższe te filmiki ostatnio powstawiać. Nie chcę na więcej niż pół godziny. A to będzie już kolejna część z takich długich odcinków. Sorry za ten kaszel, ale no, ja jestem lekko, ze mną coś jest nie tak. Mam lekką taką kluchę w gardle, tak jakby. A więc no. Okej. Zaraz będę miała odblokowane. Jej! Ekstra! Będę miała zaraz cały ten. Ja powiem mojej koleżance i od razu zapytam jej na dzisiaj, czy będzie chciała wystąpić na moim następnym odcinku. Zależy która, bo mam kilka koleżanek, kiedyś chciałam z moją jedną nagrać, ale niestety się nie udało. A ja mam specjalnie robię takie odcinki, w których nic nie przerywam, ponieważ mi jest lepiej. No, mi jest lepiej, kiedy... Ej, czemu tutaj było serce? To widzieliście? Tutaj było serce. Okej, okay, nieważne. Tak w ogóle mnie to śmieszy, że ogólnie okrąg na komputerze to nie okrąg. To strasznie śmieszy. No bo w sumie okrąg to okrąg, ale
na komputerze zrobiono z pikseli, tak samo na kartce. Teraz co kolejne? Zbadaj wzgórz trochę na wróble. Ja to kiedyś widziałam to w tym, w książce. Ja mega byłam ciekawa tego miejsca. Nie wiedziałam to. Niestety nie potrafię wam tutaj zatrzymać nagrywania. Niby mam taką opcję, ale od razu mi się wtedy wyłącza nagrywanie, no nie potrafię po prostu dogrywać. Jak ktoś wie, jak dograć coś na komputerze przez YouTube, a nie przez jakieś aplikacje projektujące, to proszę mi serio pomóc, bo ja nie umiem. Może zrobię nareszcie miniaturkę, ale nie wiem, może to będzie pierwszy odcinek z miniaturką. Nie wiem, nie jestem pewna, ponieważ wiecie, jak ja tutaj nagrywam, to wiecie, jak to ze mną jest. Może niedługo nagram bugi, albo dostaję jeszcze odpadasz i to są jedyne chyba pomysły, jakie ja mam. One nic mi nie zabiją. Oczy zjadą. Serio? Nie ogarniam. Tak wygląda strach. O, podwieź Lindę do... Serio? Serio? Znowuż? Kolejny odcinek i znowuż jeździ dusz. No ekstra. Serio? Winnicy! Winnicy! Czyż oni to jasne oszaleli? Wiecie, co ja robię? Ja biorę sobie podwózkę, no i jadę ten. Bo mam dość. No po prostu nie mam zamiaru robić dziadowskiego tego. Nie mam zamiaru jechać w dziadowskie miejsce. Nie podwózką. Wolę te 25 szylingów stracić. Szybciej podwózka. Zawsze tak jest. Nienawidzę tego. Oszaleję. Po prostu oszaleję. Z gry sobie nie wyjdę. Tak jakbym chciała. O, poszło. Ja zjeżdżę mi duszę. To źle wygląda, wiem. Fajnie by było, gdyby oni zrobili, że nie ten jeździec siedzi jak w siodle, tylko fajnie by było, gdyby ten jeździec się chociaż przytulił. A nie, że to tak źle wygląda. O, to będzie jeszcze dłuższy odcinek. Idziemy sobie na dwór Drewnej Polany. Czyli do winnicy. Bo nie mam zamiaru jechać po prostu gdzieś indziej, no. Po prostu ja tak ogólnie wiem o tym, musiałam zrobić tą premierę, bo chciałam moją jedną BFF wkurzyć. Zuzia, jeśli to oglądasz, to sorry, musiałam tą premierę zrobić, ale no, musiałam, bo po prostu chciałam sprawdzić twoją cierpliwość. Ale ogólnie wracając, ogólnie odcinki będą się pojawiały kilka razy w tygodniu. Oczywiście nagrywać będę tak ekran, no bo tak mi jest łatwo. Coraz łatwiej, serio. Boże, jakie ja mam lagi. Wy też to chyba widzicie, ale mam straszne lagi właśnie, kiedy ja nagrywam, nie wiem czemu. Teraz co mam, gdzie mam jechać? Co? Co?
Valedale jest. Chyba sobie jadę pod wózką, bo nie mam zamiaru jechać tym. Na koniu tak po prostu, bo wolę lepiej pod wózką, będzie 100 razy szybciej. Wiem, że trochę jeżdżę jak taki typowy pijany zając. Ogólnie jeszcze zapytam mojej koleżanki, czy mam ją pozwolić na filmie, czy coś w tym stylu. Okej, od razu jej zapytam tutaj przez odcinek. Tak czy tak go nie zobaczę, ale niech napisze chociaż w komentarzach. Hania, jeśli to oglądasz, to, to czy mam powiedzieć twój nick na SSO, czy nie? Okej. Już wróciłam. No i teraz jedziemy. Do wioski Valedale. Sorry, ale zapomniałam, co mam powiedzieć, przez co tak mam. Od razu teraz wysyłam zdjęcie, że ja nagrywam mojej BFF. No, wysyłam już jej. Wyostrz się, nienawidzę tego telefonu. Tu mnie nigdy tutaj nie ostrzy, no. O, wyostrzyło. No i dalej teraz sobie jedziemy. Elizabeth. Ja lubię bardzo robić z jeźdźcami duszy, a kiedy już będą zadania czasowe, wtedy już zakończę odcinek, ale naprawdę, no, to jest serio długi odcinek dzisiaj, no bo będzie trwał aż pół godzinki. Następny raz to będzie może nawet godzinka. Może będzie jakiś ten live, ale ten live to będzie, wiecie, taki bardziej zrobiony, w sensie, że ja go wcześniej nagram, a później będę robił właśnie takiego typowego live'a. Ale może zrobię takiego live'a, wiecie, o co chodzi. Że będę tak jakby normalnie wszystko live i tak dalej będzie. Okej, znowu rzut utworu. Sobie sprawdzam mapa. Tak, winnica jest. No, weź ty koniu tutaj wleź. Ja tego nienawidzę po prostu, no. Też do dworu srebrnej. Mam dużo szliningów, ale nareszcie chciałam je pozbierać. A więc ekstra, no sobie ich raczej nie pozbieram za dużo. Ponieważ podwózka na głupie zadania, no. Zawsze tak jest. Jak wiecie, kiedy dokładnie będą podwójne sterkońce, to piszcie, jak chcecie odcinek z szalonych zakupów. No, niby miałam oszczędzać sterkońce, ale tak naprawdę ja może zostawię tylko 1000 na Pegazy, jakie się będą kiedyś. Kiedyś, bo moja mama raczej się nie zgodzi, aby kupić więcej sterkońców. Niby powinnam za swoją kasę, ale mi się nie chce wydawać moich pieniędzy. Znając życie mamy, że biblioteki i tam jest Linda. Na 100% tak jest. No mówiłam, że jestem strasznie mądra. W porównaniu do co robiłam wczoraj, to dzisiaj lepiej gadam, bo wczoraj była to normalnie tragedia. Tragedia po prostu. Był totalny dramat. Okej, kolejna książka. Okej, mam. Ej, tutaj, widzicie? Od razu macie, gdzie jest gwiazdka w bibliotece. Od razu wam. Okej.
Serio mi się ciężko trochę zbiera. Przez co sekundę nie mówię. O Boże, ten filmik będzie najdłuższy moim filmikiem. A, no w sumie już jest koniec zadań głównych. Niestety, koniec zadania głównego. Ogólnie ja zaczęłam na tym, że porwałam Justina Warland. No, ale wiecie jak to jest? Jak zwykle Sesa zrobiła tak, że jakby później nie miałam z nim zadań. Ogólnie możliwe, że niedługo na szalonach wykupu od razu wam kilka koni przedstawię. Pierwszym koniem na pewno będzie Andalus i nie, to nie będą te Andaluzy. To nie będą te Andaluzy. Przez to, że po prostu to jest Andaluz nie tej maści, którą chciałam, a więc sobie później kupię. Kolejnym koniem, którego na pewno zakupię, bo on jest piękny. Co najmniej według mnie. Ahał Tekiński. Muszę jeszcze level wbić, ale jest piękny. Może, że go kupię przez apkę, bo na pewno 3 konie będę kupować. I jeden wam akurat nie zdradza, jaki to jest koń. Luzytan. Co mogliście się na pewno spodziewać po mnie. I Traken. Trakeny mi się w niektórych tych mi się nie podobają. Ale ten, zobaczcie, tani 750. Jaki piękny. Wiem, o tym jestem spłukana. Mam 0 star koniów. Może tak. Uwaga, uwaga też. Chciałam tylko ogłosić, że mój kanał będzie tylko o SSO. Czasem się zdarzy, że na IG znajdziecie zdjęcie z koni, albo wam na przykład nagram filmik z zawodów jeździeckich. A więc no to też musicie być gotowi, bo wiecie tam jak to jest. Okej, w sumie jeszcze chwilę śmieci pozbieram. No jakiś sobie wyścig pojadę i będę wtedy kończyć odcineczek. Chcę naprawdę, aby ten odcinek trwał długo. No wiecie, nie każdy robi takie długie odcinki, a poza tym jeszcze go trzeba zmontować. Wiecie, tam wszystko ustawić. A więc no, tego zadania, tego codziennego nie ogarniam. A więc ten wyścig pojedziemy, no i zaraz będę po prostu po tym wyścigu kończyć odcinek. Okej. Jedziemy. No okej. Już mam 23 minutki ponad. I teraz sobie. Może. Czemu ja tak zawsze wyjeżdżam? Podczas nagrywania. Pewno przez to, że po prostu mam straszne lagi. Przez to raczej wyjeżdżam. Tam chciałam jechać. Tam na ten plac wielki. Ale w sumie postanowiłam, że to nie ma sensu. Czekajcie, ja sobie specjalnie teraz to zrobię. Ja tak zawsze robię, kiedy ja chcę iść na inny wyścig trochę. Tamten wyścig w sumie jest trochę nudny. Teraz jeden na ten wyścig, ponieważ po prostu tamten jest nudny. Później sobie jadę jeszcze na wyścig kucyków. Ale wiecie chyba czemu, bo on naprawdę dużo daje. Pierwszy parkour, bo on jest łatwy. No i w tym wyścigu chyba będę kończyć odcinek. Ponieważ wiecie, jakby nie chcę takich bardzo, bardzo długich robić. Może pojawi się niedługo odcinek z Real SSO, który będzie naprawdę bardzo długi. Może się pojawi, może nie. Może będą bardzo ciekawe odcinki. Może będziemy jeszcze wzywać sali, jak sobie kupię fryza. Nie wiem. Nie wiem jeszcze, po prostu nie mam aktualnie ochoty jeszcze robić takich typowych takich właśnie odcinków. Ja raczej będę robić je, kiedy będę miała Star Coinsy.
Będziemy tam sobie kupować konia w real. Tak na pewno się też zdarzy. Ember Jambe mi się też podoba, ja je tak chociaż nazywam. Jeśli ja to źle wymawiam, to przepraszam bardzo, ale ja nie umiem tego wymawiać. Tak samo te Chińczyki, Chinchoubori, ja tak co najmniej nazywam. Okej, ja już zakończyłam wyścig, odbierzemy sobie nagrodę. Okej. No i ja już w sumie kończę odcinek. O Boże. Czekaj, mogę to tylko ładnie zrobić? Proszę, dajcie mi. Okej, w sumie koniec odcinka, a więc bajo! Serio. Bajo!